Patrycja, patrząc na to, jak schodziłaś po ostatnim podejściu w podrzucie, można wnioskować, że jej chyba nie jesteś zadowolona z tego startu. Ze startu, tak biorąc cały kształt, no to może być. Poprawiłam troszeczkę od ostatniego czasu, od ostatnich startów swój wynik w dwuboju. Jest troszkę lepiej niż ostatnio, aczkolwiek w tym podrzucie można było jeszcze coś tam więcej zrobić, ale no niestety się nie udało. Atakowałam, ale no widocznie nie dzisiaj. No właśnie, bo w trakcie przygotowań zmagałaś się z poważną kontuzją. Na ile ona ci utrudniła przygotowania do tych zawodów? Tutaj w sumie już powoli, już tak się zbierałam, ale jeszcze miesiąc temu, albo nawet troszkę więcej, no to bardzo mi ona by przeszkadzała i myślałam, że już nie wrócę do siebie tutaj, do swoich rekordów. Na trybunach wspierała cię liczna grupa fanów z Nowego Tomyśla. Muszę przyznać, że taki doping dodaje skrzydeł, prawda? Tak, zgadza się. Bardzo mnie zaszokowali, ale jednocześnie jestem bardzo zadowolona, że też tutaj są i się o wiele lepiej się startuje, bo czuć te wsparcie z zewnątrz. Jakie masz teraz najbliższe plany? Najbliższe plany to trochę odpocząć, później znowu się przygotować bardzo dobrze i wystartować w Mistrzostwach Europy, mam nadzieję, najbliższych. Dzisiaj startowałaś w kategorii 75 kg, ale docelowo zostaje 69, tak? Tak. Docelowo 69, teraz tylko tak sytuacyjnie 75, ponieważ była tutaj trochę lepsza sytuacja. No i to tyle. Dzięki serdecznie. Dzięki bardzo.